kwestie. No tak, ale tutaj czytamy, jednak się zachowały w aktach tej sprawy taka notatka, że mówi pułkownik Pierścionek swojemu przełożonemu, mówi, że będzie wykonywał ważne zadania operacyjne na mieście, tak ważne, że miał o ich wyniku meldować jeszcze tego wieczora telefonicznie lub najpóźniej nazajutrz rano. Czyli jakieś ważne rzeczy się przy tej dużej wódce rozstrzygały jesienią 86 roku. No potem pojawiła się taka wersja we Wrocławiu, w środowisku. Ach, no, Majko, agent. Wydało się, agent, kapuś, donosiciel, prawda? Nie wierzę w tę wersję. Zapoznawszy się z biografią tego działacza i troszkę już lat chodząc wokół tej sprawy, ja nie wierzę w taki prosty wariant. Nie wierzę w to, żeby, jakby to powiedzieć, pomijając to, co wiem dobrego o Edwardzie Majce, świętej pamięci, to ja też nie wierzę, żeby podpułkownicy SB po kursach KGB, żeby się spotykali w takim nagłym trybie i tak zażyle, żeby się spotykali z jakimiś zwykłymi kapusiami, prawda? Otóż ja stawiam hipotezę badawczą, że ten palec Boży, który wtedy tak tę kartę odkrył, że on nam odsłania wierzchołek jakiejś górki lodowej. Że mianowicie... Jeszcze przecież na 3 lata przed okrągłym stołem. Na 3 lata przed okrągłym stołem. No właśnie, wyjmuje mi to ojciec ZUS, że my tam mieliśmy do czynienia z jakimś takim okrągłym podstolikiem. Z jakimś takim okrągłym podstolikiem mieliśmy do czynienia. Tam się coś negocjowało, prawda, przy tej wódce. Tam się coś dogadywało. A zatem Edward Majko i Anatol Pierścionek powinni mieć, no poza tym, że może kiedyś ten film uda mi się zrobić, powinni mieć pomnik pewnie w centrum stolicy, jako męczennicy, bohaterowie polegli w drodze do okrągłego stołu. Tak? Jako taki modelowy przykład zgody narodowej. Jako tacy pionierzy transformacji ustrojowej, to oni powinni mieć A jest cisza. A jest cisza. Proszę zobaczyć. Co roku obchody, okrągły stół i cięgiem tylko słyszymy, jaka to dobra ta transformacja ustrojowa, bo tak wyłożył Bronisław Geremek, że dobra transformacja ustrojowa, bo jak nie, to by się skończyło wieszaniem na latarniach i rozlewem krwi. Więc jeśli dobra transformacja ustrojowa, no to dobrzy też Majko z Pierścionkiem. To dlaczego taka cisza nad tymi trumnami? Cisza była od początku, dlatego że pogrzeby się odbyły na dwóch różnych cmentarzach. Nawet nekrologi nie ukazały się równocześnie w tej samej gazecie, tylko w odstępie paru dni. Cisza. I do dzisiaj cisza. I jak się zagaduje różnych miłych ludzi i legendarnych przywódców z Wrocławia na te tematy, to cisza. Na przykład Władysław Frasyniuk, legendarny przywódca, powiedział mi jakiś czas temu, to już lata mijają, więc wtedy jeszcze zechciał mi coś powiedzieć. Dzisiaj nie wiem, czy w ogóle coś by raczył na ten temat mówić. Powiedział: Majko był odsunięty, bo my z Basią, miał na myśli inną ważną postać, Barbarę Labudową, która była niegdyś taki, jakby to powiedzieć, susłowem tego politbiura w RKW wrocławskim, a potem zawędrowała do kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego. Ostatnio się reaktywowała. Słyszałem, że mówiła, że Klich niedobry, tak, że powinien odejść. To też jest ciekawy temat, że jest tak mniejsza. Więc, że mówił Frasyniuk, że odsunięty Majko, że odsunięty od tych spraw. No dobrze. Też nie bardzo mi się chce wierzyć w to, żeby tam była jakaś prywatna inicjatywa, czy to ze strony Majki, czy Pierścionka. Ale to miał być początek filmu, proszę. To miał być początek filmu zaledwie. Czy my mamy jeszcze czas? Mamy na to, żeby o tym mówić. Bo ten film nie miał się kończyć tam w tych zamierzchłej tej przeszłości w 80-tych latach. On miał pokazać to, że korzenie transformacji ustrojowej, że one są właśnie gdzieś głęboko w tej historii, kiedy my, zwykli śmiertelnicy, jeszcze nie słyszeliśmy takiego hasła transformacja, jeszcze nie słyszeliśmy o takim meblu jak okrągły stół, że to już wszystkie te pionki były rozstawione z grubsza na szachownicy, prawda? Jednym z takich pionków na tej szachownicy wtedy stawianych był, jak sądzę, pan marszałek Grzegorz Schetyna, który jest bardzo ciekawym przykładem takiego człowieka,
niby z biografią, a jednak bez biografii, prawda? Był w końcu ten człowiek przez jakiś czas głową naszego państwa. Latem tego roku, tak, kiedy ojczyzna wezwała Bronisława Komorowskiego do kandydowania, bo się pan Donald Tusk jednak rozmyślił. Ciekawa historia to była, ciekawa, tak się z dnia na dzień rozmyślić. Pan Grzegorz Schetyna, który jako marszałek Sejmu, no ostatnio na przykład wzywany przez pana Petelickiego z kolegami, żeby nie dał krzywdzić gromu i w ogóle, żeby tutaj wziął odpowiedzialność. Pan Grzegorz Schetyna, którego ostatnio różni warszawscy pożyteczni idioci nam stręczą na chyba jakiegoś albo jakiegoś nowego premiera tego wirtualnego gabinetu fachowców, który tutaj miałby powstać. Więc to jest ciekawa historia, bo on od czasu do czasu się, nawet nie on pochwali, bo on jest człowiekiem nadzwyczaj skromnym, tylko przypomnął jacyś dziennikarze, że on był w Solidarności Walczącej, prawda? On ma tę biografię dłuższą. Ja czekałem bardzo długo, że mi ktoś to opowie, że mi ktoś to zbada. Czekałem, że jakiś historyk mi napisze książkę o tym, no bo bądź co bądź, no mąż stanu i głowa państwa przez jakiś czas, ale nie mogę się doczekać tego i w związku z tym sam tak się zainteresowałem, bo to w ogóle jest mój starszy kolega z tego samego uniwersytetu imienia Bolesława Bieruta. Ja studiowałem tam polonistykę za starego reżimu, a pan marszałek Grzegorz Schetyna studiował historię, chociaż zgłosił się najpierw na prawo. To jest też taka ciekawa rzecz, że był na prawie, go tam przyjęli na początku lat 80., a potem się przeniósł na historię i jakoś chyba dość długo tę historię studiował, skoro zaczął studia, tak wynika z tych biografii, które tam na łamach Gazety Wyborczej przeczytałem, że on na to prawo to już w 81., a w 88., no jak sam strajkowałem, to on stał na czele tego strajku, prawda? No ale wtedy za Polski Ludowej to się tak długo studiowało, więc to ja, prawda, nic, żaden zarzut. Ale ja zażyczyłem, bo oczywiście wiadomo, że pan marszałek Schetyna składał pewnie nieraz oświadczenia lustracyjne. I ja w związku z tym przeczytałem sobie na stronach Instytutu Pamięci Narodowej, to każdy może przeczytać, sygnatury tych akt, które się zachowały szczątkowo, bo w całości się nie zachowały, prawda? No wiadomo, że we Wrocławiu to do 80% akt Służby Bezpieczeństwa to pojechało tam do Przemielenia, do Barda w Kotlinie Kłodzkiej i gdzie tam jeszcze, co zostało wyniesione za pazuchą, no to wiem na przykład taki konkretny jest przypadek pana Jana Miotka, tak? Że jego akta wyniósł w grudniu 89 roku, czyli już, prawda, rząd Tadeusza Mazowieckiego już urzęduje, a wynosi jakiś funkcjonariusz Służby Bezpieczeństwa te akta i nawet kwituje to własnoręcznym podpisem, że te akta tam pobiera, prawda, dwie teczki. Ale zażyczyłem wedle tych sygnatur ze strony Instytutu Pamięci Narodowej te tam szczątkowo zachowane akta Grzegorza Schetyny i dochodzę do wniosku, że to musi być jakaś bardzo ciekawa biografia, nie napisana. I im bardziej ona się jawi jako ciekawa, to tym bardziej jest ciekawe, że nikt tej biografii nie pisze, nie podejmuje tego trudu. Bo dowiaduje się, że Służba Bezpieczeństwa z Wrocławia, Wydział III, jesienią 88 roku pyta czy przechodził w waszym zainteresowaniu operacyjnym? Pyta Wrocław Opole, ponieważ Grzegorz Schetyna właśnie jest przywódcą NZS-u, przypomnę, nielegalnej organizacji na jednej z największych uczelni wyższych w kraju, tak? Pyta Wrocław Opole, bo Grzegorz Schetyna pochodzi z Opola, czy przechodził w waszym zainteresowaniu operacyjnym? No i teraz ciekawa rzecz. Tu biografia jest i jest taka jasna odpowiedź. Grzegorz Schetyna nie przechodził w naszym operacyjnym zainteresowaniu.
Tak? Jasna odpowiedź. Odpowiada Wydział Trzeci z Opola, odpowiada Wrocławiowi. A ja sięgam do tych szczątkowo zachowanych tych dokumentów i znajduję, nie trzeba ich długo szukać, bo to właśnie nawet jest sygnatura na stronie IPN-u, tam w tym ta informacja o osobach publicznych, i znajduję w szczątkowo zachowanych aktach WSP w Opolu. To teraz tam uniwersytet jest, a kiedyś było WSP, że mianowicie... To nie jest prawdziwa informacja, że nie przechodził. Bo przechodził. Bo co to jest zainteresowanie operacyjne? Zainteresowanie operacyjne to jest wtedy, jak się interesujemy kimś, co może mieć różne przejawy. Albo on o tym nie wie, bośmy go nawet nie wezwali i my go śledzimy, innych pytamy o niego, prawda? Albo też delikwenta wzywamy i z nim prowadzimy rozmowę. Więc otóż okazuje się, że w 82 roku, czyli proszę zobaczyć, czyli 6 lat wcześniej w Opolu tajny współpracownik, pseudonim Miś, donosi tamtejszej służbie bezpieczeństwa, że Grzegorz Schetyna między Wrocławiem a Opolem wozi ulotki. Że wozi ulotki, tak. Tu mam nawet wyciąg z informacji TV, pseudonim Miś, 2 kwietnia 82 roku, prawda? No, to jest, przypomnijmy, kwiecień 82 rok, to jest stan wojenny. To jest bardzo poważna sprawa, jak ktoś wozi jakieś ulotki i jakiś TV Miś donosi o tym, prawda? I jest to tak poważna sprawa, że tego samego 2 kwietnia, kiedy zostaje sporządzony ten wyciąg z informacji TV Miś, funkcjonariusz z Opola wysyła szyfrogram do Warszawy z zapytaniem, proszę o udzielenie informacji o Grzegorzu Schetynie, synu Zbigniewa, powód zapytania przed rozpracowaniem. Ta-da! Tak, no, czyli kroi się jakieś tutaj zainteresowanie operacyjne jest, skoro chcemy rozpracowywać, prawda? Bo żeby było, to jest wszystko służba jednak. Służba, nie drużba, tam muszą być rozkazy, muszą być zgody na takie rzeczy. To nie ma, to tamto, nie ma figli, prawda? To nie jest tak, że siad wyssał z palca brudnego i coś sobie pisze, prawda? I teraz rzecz zupełnie fascynująca, że kilka dni później, nie, już kilkanaście, już miesiąc później, bo w maju, sporządza ten funkcjonariusz, który pytał, prawda, to w Warszawie pytali o Grzegorza Schetynę, bo im TV Miś doniósł i oni chcą Schetynę rozpracowywać, sporządza taką notatkę służbową, kontrola operacyjna, to jest czynność operacyjna, prawda, ujawniła jego szerokie kontakty w środowisku młodzieżowym Opola, nie ujawniła natomiast prowadzenia wrogiej i szkodliwej działalności. No jakże, no TV donosił, że woził lotki, ale to nie jest szkodliwe, coś tam, w związku z powyższym podejmowanie jakichkolwiek czynności procesowych w formie przeszukań, wezwań i przesłuchań jest niecelowe. Czyli co się dzieje? W maju 82 roku Służba Bezpieczeństwa sprawdziła wszystko do imentu, bo i w Warszawie nawet, w centralnej kartotece, i zamykają sprawę. Czyli co? Czyli powstaje taka notatka, że tego człowieka nie tykać, nie szukać, nie wzywać. On tu sobie jeszcze napisał, w trakcie przesłuchań innych osób w tej sprawie, w toku tego rozpracowania, ujawniono nasze zainteresowanie obywatelem Schetyną i jego znajomymi. To on to zaznacza, tak? Zaznacza do użytku funkcjonariuszy, którzy mogliby tę sprawę kiedyś podejmować, że trzeba uważać, że już niektórzy zauważyli, że my o niego pytamy, ale jednak my tę sprawę zamykamy. I teraz proszę zobaczyć, ja podsumuję ten etap mojego rozumowania, że 6 lat wcześniej wpadli na jakiegoś kolportera ulotek dzielnego i zamknęli tę sprawę natychmiast. I teraz nie byłoby w tym nic złego, ale nic dziwnego. Ale po 6 latach jedna komórka Służby Bezpieczeństwa udziela drugiej komórce Służby Bezpieczeństwa fałszywej informacji o tym człowieku. Piszą mianowicie, nie przechodził. Prawda? Czyli to musi być jakiś ciekawy człowiek, skoro aż tajna służba... Służba, nie drużba. Okłamuje samą siebie, tak? Czyli co to znaczy? Dla każdego, kto się zajmował takimi sprawami, chociażby przelotnie, jest jasne, że człowiek, na użytek którego
dokonuje się takiej dezinformacji wewnętrznej, że ten człowiek musi być człowiekiem wyższego zarachowania. Że on tymczasem jest wykorzystywany w jakiejś wyższej, ważniejszej kombinacji i zatem nastąpiło jego wewnętrzne zakonspirowanie w ramach tej służby, tak? Że nie wszyscy funkcjonariusze SB mają wiedzieć o tym, że ten człowiek przechodził w jakimś rozpracowaniu, prawda?